Dominik siedział i w wozie, i w czołgu. I byłaś tam w tym, w czołgu. Ach, mówię ci. Byś miał pan wspomnienia. No, udajemy się w tej chwili drogę. Nie gadajcie. Drogę powrotną. Pojedziemy inną trasą, mianowicie przez Radomie. A tam, gdzie Tomek mieszka, nie? No. Ty wiesz, gdzie on tam mieszka? I tutaj... W lewo będziemy skręcać, nie? Ale ci mogę pokazać w którym domku, bo będzie widać. Tutaj? Tu skręcamy, tak. A tam co jest dalej? A tam się idzie do Buchałowa. Dalej można jechać do Świdnicy. To moja rowerowa trasa. Ta tutaj. Bo bardzo mało samochodów wtedy. Dzisiaj może będzie więcej, bo to wiesz. Wracać. Do tego muzeum, ale. Znowu wycięli kawał lasu tu. Gdzie? Kurde. Tam? A czemu? Tu. No, a co tam robią? Nie wiadomo. Nie. Będą nasadzać nowe, ale... Ale bardzo dużo tam. Teraz. W czołgu mi się fajnie było w czołgu. A w przedziele mi w czołgu, czy w tym samolocie, tym takim naprowadzającym aucie? No tam wlazł i od razu wylazł. Natomiast popatrzył. Tam nic ciekawego nie było. Chyba się bał. Orzewo to jest. Taka miejscowość. Tu się przejeżdża. No i co, niefajna trasa? Jak w tą stronę się jedzie, jest gorzej. Bo tam to jest w dół, nie? No. A tutaj to pod górkę. Bo... Ale za to będzie przed Radomiem, będzie z góry. Kurde, muzeum. No gdzie? No i teraz będzie z góry. Nie, gdy jedziemy do domu. Co? Masz teraz? A Tomek mieszka... Nie jest za szybko, to ci pokażę. W którym budynku.
tu się do niego dojeżdża, o w tym takim żółtym, jasnym. Tamty, widzisz? Ty duży, tu na wierzchu? Tak. Dużym takim? No, no. A to mieszka ta pani Stasia, nie? Czy jak? I teraz będziemy skręcać w prawo. No tam to byśmy wyjechali na tą obwodnicę, a tu przez Radomie sobie pojedziemy, nie? Pokażę ci tą fajną drogę. Ale tak. Tam będę bliżej do tego. Aha, dobra, no dobra. A gdzie no. Chcesz? Nie, dobrze, dobrze, no. Pokaż, bo ja nie znam tej drogi. To my wyjedziemy koło kościoła. No, gdzie teraz? Tu. O, to jest ta trasa chyba z 2 km się ciągnie, tak? Przez las. Ale mogę jechać tym autem, tak? Tak, tak, możesz. Bardzo fajnie się tą trasą jedzie. Samochodów to prawie żadnych. Tu to była, wiesz, taka śrutówka z dołami takimi, wiesz? Wiesz, jak zasuwają na rowerach? No, widzisz, prawie samochodów nie ma. Fajnie się na rowerze jedzie. Kurwa, co to za... Tu się na pewno tata jedzie samochodem? Co? Tu się samochodami jeździ po tej drodze? Tak, tak. Spokojnie, możesz spokojnie jechać. Tak jakoś, że tak powiem, patrzą na mnie dziwnie. Bo jakby była ścieżka rowerowa, to ona by była węższa, nie? I to jest właśnie skrót ze Słonego na Radomie, nie? A ja do Słonego dojeżdżam lasy. A my sobie już tam pojedziemy na tą drogę, co na Żary leci, nie? No i tu już jest list Słony. Ale tu chata, nie? Zaraz będzie przejazd kolejowy, to trzeba zobaczyć, tam pociągu nie będzie. Czasem tylko też Świnobus leci, nie? Na Żary. A tam, gdzie ten stop, to jest kolej. Lewej. Z prawej nie ma, z lewej nie ma. Czerwone makina,